Poniedziałek, 29 maja, dzień dobry. To dobry moment, żeby rozpocząć dzień i cały tydzień z lekturą gazety Czas na Opole, która jest dostępna w ekspozytorach w całym mieście. A w niej mnóstwo ciekawych artykułów z różnych dziedzin kultury, sztuki i również informacyjnych. Jeden ważny artykuł to artykuł dotyczący nowego ratusza, czyli Centrum Usług Publicznych, gdzie właśnie w Czasie na Opole znajduje się rozpiska wydziałów, które się tam przeniosły i godzin ich pracy. Poza tym wiele ciekawych artykułów publicystycznych, rozmowa z Jerzym Owsiakiem czy z Jerzym Beskim, malarzem, rzeźbiarzem, grafikiem, nestorem opolskich artystów, plastyków. W tej gazecie znajdziecie Państwo przekrój różnych ważnych rzeczy dotyczących życia naszego miasta, a kolejne, najnowsze wydanie będzie w tym przyszłym tygodniu troszeczkę wcześniej, ponieważ 8 jest Boże Ciało, 9 zaczyna się już festiwal, więc najnowszy Czas na Opole ukaże się przed Bożym Ciałem. Zapraszamy do lektury. Gazeta będzie dostępna tak samo jak i ta, która już właśnie jest wydana we wszystkich ekspozytorach w naszym mieście. Życzymy miłej lektury.